17 łyżek, dodać 7 szklanek, dodać 6 litrów, równa się ile wiader. I to, co się tutaj pojawia dziwnego, to to, że część tych jednostek może oznaczać różne wielkości. Na przykład łyżkami mierzymy często w kuchni masę, a nie objętość. Jeżeli chcemy do ciasta dodać 20 gramów mąki, to będą to dwie łyżki stołowe. I wtedy w przepisie na ciasto może się znaleźć zalecenie. Dodaj dwie łyżki mąki. W tym równaniu na pewno chodzi o objętość, bo tutaj mamy 6 litrów. Żeby to równanie miało sens, to wszystkie te składniki muszą oznaczać objętość. Kilogramów do litrów po prostu nie da się dodać. Tak więc łyżka oznacza tutaj objętość. I jedna łyżka, łyżka stołowa, to około 15 ml objętości płynów. Czyli jeżeli założymy, że jedna szklanka to 250 ml, to przypada 250 15 łyżek na szklankę. 250 przez 15 to się równa 16 i 2 trzecie, czyli około 17 łyżek na jedną szklankę. A jeżeli przyjmiemy, że 4 szklanki przypadają na 1 litr, to w jednym litrze jest 17 razy 4, czyli 68 łyżek. Mnożąc dalej, w ten sposób możemy dojść do tego, ile jest łyżek w wiatrze. I tak dalej, i tak dalej. No dobra. Zajmijmy się zadaniem. 17 łyżek. Przed chwilą powiedziałem, że 17 łyżek przypada na jedną szklankę. Jeżeli to pomnożymy, to łyżki się skrócą i zostaną szklanki. Przypada 17 łyżek na jedną szklankę. Albo jedna 17 szklanki przypada na jedną łyżkę. Tak czy inaczej, to i to się skróci. 17 razy 1/17 równa się 1, czyli 17 łyżek to to samo co jedna szklanka. Jedna szklanka dodać jeszcze 7 szklanek, jeżeli całą tę część równania dodamy, to będziemy mieli razem 8 szklanek. Zamieńmy teraz szklanki na litry. 8 szklanek wiemy, że przypadają 4 szklanki na 1 litr. Szklanka ma 250 ml litr ma 1000 ml. Pomnożymy to razy coś, co ma szklanki w mianowniku i litry w liczniku. 1 litr to to samo co 4 szklanki albo inaczej, 1 czwarta litra przypada na jedną szklankę. Zapisaliśmy to tak, bo chcemy mieć litr w liczniku, a szklankę w mianowniku. W taki sposób szklanki się skracają. I ma to sens, bo jak zamieniamy mniejszą jednostkę na większą, to liczba tych jednostek będzie mniejsza. W tym przypadku po prostu dzielimy przez 4, czyli 8 razy 1 czwarta, albo inaczej 8 podzielone na 4 równa się 2 litry. Czyli cały ten kawałek równania to się równa 2 litry. Tutaj dodajemy jeszcze 6 litrów, czyli razem to i to będzie się równało 8 litrów. Cała lewa strona równania, cała ta objętość to razem 8 litrów. I pytanie brzmi, ile to jest wiader? Chcemy 8 litrów zamienić na wiadra. Czyli wiadra chcemy mieć w liczniku, litry chcemy mieć w mianowniku, tak żeby skróciły się z tymi litrami, kiedy to wszystko pomnożymy. Ile przypada litrów na wiadro? Jedno wiadro to 12 litrów. Ponieważ wiadro nie jest znormalizowaną jednostką objętości, to możecie też spotkać wiadra o objętości 10 albo 15 litrów. Ale przyjmiemy, że nasze wiadro ma 12 litrów. Czytając to od drugiej strony, 1 dwunasta wiadra przypada na 1 litr. Teraz możemy to pomnożyć. Litry się skracają i mamy wynik 8 dzielone przez 12, czyli 8 dwunastych wiadra. Możemy to uprościć. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 4 i to będzie tyle samo, co 2 trzecie wiadra. Mamy odpowiedź 2 trzecie wiadra.